Cześć, z tej strony Janek, Brygada Bagieniaki. Patrzcie, śnieg spadł. A to dzisiaj 9 stycznia 2016 roku. Co ja mogę w taki dzień jak dzisiaj robić? Otóż idę do mojego warsztatu i przygotowuję moje stare kosiory. Tak, zobaczcie. Schodzone, złachmanione, podziurawione, już wydarte, ale najwygodniejsze buty świata na jutrzejszą strzelankę. A że spadł śnieg i będzie strasznie mokro, to trzeba przygotować coś. Witam Was w ogóle, kochani, w ogóle witam, bo czekajcie, witam Was serdecznie z tego względu, że dawno się z Wami nie widziałem. O, to buciory, co tu zoom jest? Nie, nie ma zoomu. A nie, jest zoom, a kurde, ja na zoomie nagrywam. No nic. Patrzcie, takie mam buty. Mam je gdzieś już 7 lat. One już są tak złechtane, że masakrycznie po prostu. Ale są tak wygodne. Co to jest? Zrobię z takimi butami. Oczywiście potem wypastuję. Bo najpierw chcę Wam pokazać nawet te nowe buty, jeżeli chodzi o te desanty. Mają wadę fabryczne. One są szyte. To jest przyszywane do tej podeszwy. I tutaj normalnie są szwy na zewnątrz. I ktoś powiedzie, pastowane, wszedłem w kałużę i mokro mi, w bucie mi chlupa. Dziadowskie to było. Nie, moi drodzy, trzeba użyć czegoś takiego. Tutaj mam taki stary olej lniany. Już tu się zsiadł na dnie, jakiś tak się rozwarstwił, ale to nie przeszkadza. I mieszamy. O. Nie nadaje się do tego olej rośliny, dlatego że je uczeję. I po prostu śmierdział będzie, a to nie wyczeje i nie śmierdzi. Wlewam do jakiegoś naczynka, tak trochę, nie za dużo, nie? Zimno jest to gęsty. Nie przeszkadza to w ogóle. Lepiej było. Lepiej było, te buty są obrzane, nie? I lepiej ten olej też był, żeby był obrzany. Ale bez przesadyzmu. Słuchajcie, róbcie to w miejscu, gdzie możecie nachlapać. Tak, ja to robię w swoim takim warsztacie. I pędzelek. I w te wszystkie miejsca tego oleju trzeba po prostu napchać. O. I on wypełni nam te wszystkie przestrzenie, gdzie woda może wejść i tą wodę będzie wypychał. A jaka jest jego też dobroczynne działanie? Ono mianowicie takie, że ten olej działa bardzo dobrze na skórę. Na przykład ktoś mnie kiedyś też pytał, jak ja mam ten nożyk US Marine Corps Kabar. O, Kabar. Czyli ty tam ten skórzany pokrowiec, potocznie zwany pochwą, ten skórzany pokrowiec pochwowy i to rękojeść zabezpieczasz. Otóż, moi drodzy, zabezpieczam tak samo jak te buty. Olejem lnianym. Tak, tutaj to było wiadomo, że dużo trzeba, ale też trzeba tutaj, że są te nitki, gdzie to wszystko jest szyte. Czyli tu od spodu wpychać śmiało ten olejek. Tu gdzie gwoździe były wbijane, przy tych gwoździach też. Niech on sobie tam dojdzie. Nie żałować, grubo. Ja ten olej dostałem od mamy, bo już się skończyła. Skończyła się co? Skończył się termin. O właśnie, termin się skończył. Przydatności do spożycia. A moim butom to nie przeszkadza. I po tych wszystkich szwach tu. O. Po tych wszystkich szwach. Ja nie będę w takiej głębokiej wodzie wchodził. Co jest oczywistością, ale wlezę w śnieg. I mogą mi zamoknąć, a po takim zabiegu później nadmiar trzeba, wiadomo, stętegrocić, wytrzeć do sucha i zapastować czarną pastą. No i drugi dzień. No słuchajcie, powiem Wam jeszcze, co tam u mnie słychać, bo w ogóle prawie pół roku nic nie nagrywałem, bo tutaj kamerka mi wsiadła, laptop mi siadł.
Jeszcze jak już wszystko uruchomiłem, ostatnio próbowałem coś nagrać, to usiadła mi karta SD. Czyli już w pakiecie miałem wszystko. O! Ale już pomału. Z kamerką nie wiem, co się stało, bo tak, włączała się i wyłączała się sama. Resetowało się coś tam w niej. Dało mi po prostu odpocząć. I po jakimś czasie odpaliłem. Już wszystko zaczęło się od samo normalnie. No oczywiście tam resetowanie, wyciąganie baterii, bla 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 bla. Takie podstawowe rzeczy. Także dobrze, że nie musiałem jej wymieniać. Tylko mi się tak postraszyła. A te karty. No i w laptopie tak, twardy dysk. Wszystkie moje dane, zdjęcia. Poszło. Część tam tylko uratowałem. Whatever, nieważne. A teraz, moi drodzy, właśnie będę wam te filmiki. Myślę, że przynajmniej raz w tygodniu. Teraz jest zima, mam trochę czasu, bo wcześniej też jeszcze czasu nie miałem. Nie było kiedy, na nic. Ach, taki człowiek zaganiany w tym świecie dzisiejszym. Zamiast to spokojnie żyć. No i tyle zajmuję, już kończę drugi bucik. Jeszcze tylko od spodu. Spodu, tak. Tu gdzie te niteczki. O. I tyle. Dobra, moi drodzy, jutro coś tam, znaczy jutro. Jutro czy tam poniżej nagrał wam w końcu jakieś testy replik. A tymczasem żegnam was. Ciule. I do miłego zobaczenia. Pokój z wami. Trzymajcie się.